Naszego pisarza, a więc kto chciałby być skrybą? No dziewczyny, kapłanka z zakonu krzyżackiego. Pomimo potęgi tych krzyżackich warowni, w połowie XV wieku krzyżacy przegrali wojnę z Polakami i musieli opuścić stolicę zakonu krzyżackiego. Wesele już takie samo, co? Na dole jest komora paleniskowa, gdzie palono drzewem. Drzewa musiano spalić bardzo dużo, ale drzewa tu nie brakowało, bo dookoła Malborka rosły lasy. Łbami najczęściej rybimi, które nazywamy żygaczami. Po II wojnie światowej uliczka była spalona i te przez proża bardzo często stałych, chociaż między Ołowianką a Długim Pobrzeżem jest dzisiaj kładka, która co pół godziny podnosi się, żeby przepuścić większe jednostki, które wpływają do Gdańskiego portu. Mamy most zielony, mamy bramy. Panowie, za panią przewodnik zostawiać. Za panią przewodnik zapraszamy. Jeszcze raz przypomnij sobie. Zjazd odbywał się w hali sportowo-widowiskowej pomiędzy Gdańskiem a Sopotem. Szef Węgrów pod gąsienicami czołgów radzieckich, które wkraczają do Budapesztu. Rok 200 tysięcy Węgrów na tam 8 milionów emigruje, czyli jest to strata dla państwa. 1961 rok. Budowa muru berlińskiego. Fajnie, teraz będą mieli ludzie, którzy będą musieli to pamiętać. Czekaj pan. Kurczę. Nie, bo to jest trochę zdesynchronizowane, jak tablica w sobie dla. Widzisz, to jest trochę w bok. A no. Dziękuję.
klasa, będę się odwoływał do waszej wiedzy wyniesionej ze szkoły podstawowej. Co ty za zdjęcie wrzuciłeś? Jakieś takie rozmazane. Gdzie? Tylko te malutkie, one są strasznie czarne. Nie, one tak, na, one tak wychodzą na ten. Ale... Ale nie, dlatego się... Dworzec Główny w Gdańsku, PKP. KFC, kto by pytał, McDonald's. W Trójmieście jest 7 czerwca 2018 roku, Zielona Szkoła. Przyjechałyśmy z dwoma klasami, klasa 7D i klasa druga C. Druga C. Patrz, jaka modelka. Coś jest.